Alleluja. 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 Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie, bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: przyjdź, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem stała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: on przyjął nasze słabości i dźwigał choroby. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy i szanowni uczestnicy tego jubileuszowego świętowania, spotykamy się dzisiaj tutaj w Sadowiu, aby być razem i aby razem z naszymi ojcami, pasjonistami świętować. Ojcowie cieszą się, że już są 100 lat w naszej ojczyźnie i 90 lat tutaj już w Sadowiu. Przyszliśmy z różnych stron, aby towarzyszyć ojcom pasjonistom w ich jubileuszu. Niektórzy przyszli z bliska, parafianie tutaj sadowscy, niektórzy przyjechali trochę z daleka, z Ostrowa i z powiatu ostrowskiego. Są wśród nas też ojcowie, którzy i księża, którzy przyjechali z daleka. Cieszymy się, że możemy być razem, bo jubileusz to czas, w którym razem świętujemy. Drodzy ojcowie pasjoniści z ojcem prowincjałem i ojcem Grzegorzem, pasterzem tej wspólnoty sadowskiej i przełożonym tutejszym, zobaczcie, ilu nas tu przyjechało. Przyjechaliśmy z różnych stron. Przyjechaliśmy, drodzy ojcowie, także drodzy ojcowie z innych klasztorów, po to, żeby razem się modlić,
żeby razem z wami uwielbiać Pana Boga, ale też, żeby dać wam sygnał, że jesteście dla nas ważni, że wy, drodzy ojcowie i bracia, to miejsce i to wszystko, co się dzieje na tym miejscu przez was, jest dla nas cenne i ważne. Dlatego tutaj przyjechaliśmy, żeby Panu Bogu za was dziękować i żeby dać wam sygnał. Jesteście dla nas ważni i dziękujemy za to, że jesteście. Jubileusz jest po to, żeby też czasami usłyszeć dobre słowa. Więc chciałbym, żeby w tym świętowaniu te dobre słowa, drodzy ojcowie, wobec was wybrzmiały. Jubileusz to jest też czas, w którym wspominamy. Wspominamy to, co przeszliśmy, to, co było przed nami. Tuż przed mszą świętą był szczegółowy wykład na temat historii, więc chciałbym już do tego może nie wracać. Natomiast chciałbym zaprosić, żebyśmy też wspominając 100 lat pasjonistów w Polsce i 90 tutaj w Sadowiu, chcieli pamiętać o ludziach, którzy tę wspólnotę tworzyli, którzy tu pracowali. Chciałbym zaprosić, żebyśmy o tych ludziach dzisiaj wspominali z wdzięcznością, ale też chciałbym zaprosić, żebyśmy spojrzeli na to 100 lat jako na czas doświadczenia Bożego błogosławieństwa. Bo nasza historia to nie tylko ludzie, wydarzenia, fakty, ale to także historia Pana Boga, który jest z nami, który do nas przychodzi, który działa, który wspiera, który prowadzi. I te 100 lat to także czas Bożego przychodzenia i Bożego błogosławieństwa. I dzisiaj, drodzy, chcemy Panu Bogu za to błogosławieństwo dziękować. Chcemy dziękować za to, że przez ojców pasjonistów przyszedł i przychodzi także do nas, do każdego z nas. Taka rocznica jak dzisiaj, takie wydarzenie i ta rocznica jest zawsze wspominaniem historii wielkiej, tych zakonników, którzy tu żyli, działali, pracowali, ale także jest to okazja do wspominania historii małej, historii każdego z nas. Jesteśmy tutaj, bo to miejsce jest dla nas ważne, bo także dla każdego z nas Pan Bóg coś w tym miejscu ważnego zrobił. Drodzy uczestnicy tego świętowania, chciałbym, żeby każdy i każda z nas w tym jubileuszowym klimacie dzisiaj pomyślał, jaką łaskę otrzymał od Pana Boga przez to miejsce. Jaką łaskę otrzymał przez tych ludzi, którzy tutaj mieszkają i pracują, przez ojców pasjonistów. Bo chcemy dzisiaj widzieć wielkie sprawy, które się działy i dzieją i wielkie rzeczy, które w tej polskiej prowincji pasjonistów się dokonywały i dokonują, ale chcemy widzieć także te małe sprawy, które są jakoś szczególnie bliskie naszym sercom. Te małe sprawy, które działy się przez to miejsce. Pomyślmy, jaką łaską, jakim błogosławieństwem Pan Bóg obdarzył mnie przez to miejsce, przez tych ludzi. Wspominajmy także tę małą historię i Panu Bogu za nią dziękujmy. Dzisiaj chcemy wspominać, ale też jubileusz to jest czas, w którym wspominanie jest czasem odkrywania także Pana Boga i Jego obecności po to, żeby mu dzisiaj to wszystko zanieść w modlitwie dziękczynnej. Uczestniczymy na mszy świętej teraz.
Uczestniczymy w ofierze Jezusa Chrystusa, która się w sakramentalny sposób dzieje. My w tą ofiarę możemy się włączyć i możemy to 100 lat tych wszystkich ludzi, wydarzenia i te błogosławieństwa teraz Panu Bogu ofiarować. I bardzo chciałbym do tego zaprosić. Niech to będzie czas także ofiarowania. Wspominamy, dziękujemy i ofiarujemy. Panie Boże, Ty nam dałeś ten czas. Ty nam dałeś tych ludzi, te sytuacje. Tobie dzisiaj mówimy dziękujemy i Tobie chcemy to ofiarować. Niech to 100 lat będzie miłą Tobie ofiarą. Niech to wszystko, co się działo przez naszych ojców i braci, będzie miłą Tobie ofiarą. Ofiarujmy, proszę, także i ojców, i siebie, i to, co się w nas, dzięki nim i przez nich dokonało. Ale też chcemy dzisiaj wspominać, dziękować, ofiarować i chcemy razem się modlić, aby nabrać ducha na to wszystko, co przed nami. Chcemy dzisiaj także, drodzy ojcowie i bracia, być z wami i dziękować nie tylko za waszą pracę, ale nade wszystko dziękować za to, kim jesteście. Papież Franciszek często przypomina, że największym darem, który wnoszą osoby żyjące w stanie zakonnym, konsekrowane, jak mówimy, największym darem dla Kościoła jest nie to, co robią, ale to, kim są. I to, co się dzieje przez ich świadectwo. I chcemy dzisiaj za to wasze świadectwo, za to, że przypominacie nam o tym, co jest dla nas, uczniów Jezusa, najistotniejsze, czyli o miłości Bożej objawionej na krzyżu, za to chcemy wam dziękować, ale też chcemy modlić się, drodzy ojcowie i bracia, żebyście żyli coraz mocniej waszym charyzmatem. Żeby charyzmat, który odkrył wasz założyciel, który Kościół 300 lat temu potwierdził i charyzmat, którym żyjecie w Polsce od 100 lat, żebyście dalej tym charyzmatem żyli. Bo ten charyzmat jest także ważny dla nas, członków Kościoła. Ufamy, że miłość Chrystusa, który oddaje życie na krzyżu, który cały oddaje siebie, jest dla was ważny, drodzy ojcowie i bracia. Chcemy powiedzieć, że wasz charyzmat jest ważny dla Kościoła także dzisiaj i chcemy razem z wami się modlić, żebyście tym charyzmatem coraz mocniej, głębiej, radykalniej żyli i żeby ten charyzmat był coraz bardziej promieniujący, bo bardzo tego potrzebujemy. Dla tych, którzy jeszcze nie pamiętają, jaki jest charyzmat naszych ojców, pasjonistów, pozwolę sobie przywołać kilka zdań, jak ojcowie i bracia sami siebie określają. Czyli jak określają swoją tożsamość. Kilka zdań. Naszym powołaniem jest głosić mękę Chrystusa. W innym miejscu czytamy: zakonnicy żyją w braterskiej wspólnocie, rozważając w sercu mękę Chrystusa, którą założyciel nazwał największym i niepojętym dziełem boskiej miłości i zobowiązują się specjalnym ślubem do głoszenia światu hańby i chwały krzyża, najlepszego lekarstwa na zło pleniące się w świecie. W innym miejscu ewangeliczny styl życia na wzór apostołów oraz rozważanie i głoszenie nadziei odkupienia, jaką niesie męka i zmartwychwstanie Chrystusa, stały się
fundamentem misji pasjonistów. Niech, drodzy bracia i ojcowie, niech to, ten duch, ten charyzmat trwa. Pasjonistów wyróżnia spośród innych zakonów specjalny ślub, przez który poświęcają się całkowicie rozpamiętywaniu i głoszeniu miłości Bożej objawionej w męce pańskiej. Ten charyzmat jest ważny dzisiaj. Wierzymy, że dla was, drodzy bracia i ojcowie, ten charyzmat, ten dar trwania w Bożej miłości objawionej na krzyżu i przypominania światu i Kościołowi o niej, on jest ważny dzisiaj. I chcemy dzisiaj, dziękując za was, modlić się, żeby wasze świadectwo było klarowne, było dla nas przypominające i pociągające i otwierające nas na Jezusa i Jego miłość. Dzisiaj chcemy wspominać, chcemy razem z naszymi braćmi i ojcami pasjonistami dziękować za ich charyzmat, ale chcemy w szczególny sposób, ufam, że będę wyrazicielem obecnych tutaj pielgrzymów, szczególnie dziękować za Sadowie i za to, co się dzieje w Sadowiu. No bo wielkie sprawy są ważne, a my tutaj z Sadowiem. Więc cieszymy się, że jesteście tutaj od 90 lat. Znalazłem takie ładne zdanie, które pewnie jest wszystkim znane, ale chciałbym, żeby w tym jubileuszowym świętowaniu wybrzmiało. Pierwszy przełożony klasztoru w Sadowiu w czasie poświęcenia samotni pasjonistów, ojciec Bartłomiej, powiedział tak. Sadowie to nazwa piękna i prorocza. Oby Bóg Najwyższy wlał taką moc, iżby ten klasztor był prawdziwie sadem wzniosłych cnót. Ojejku, piękne i ważne słowa. Centrum światła ewangelicznego, oazą odpoczynku dla wielu dusz, górą uświątobliwienia i łask. Trochę staropolski język. Dzisiaj byśmy powiedzieli górą uświęcenia i łask. Mons sanctificationis et gratiarum. Drodzy ojcowie, pasjoniści, te słowa wypowiedział u początku wasz pierwszy przełożony tutejszego klasztoru. Sadem wzniosłych cnót, centrum światła ewangelicznego, oazą odpoczynku dla wielu dusz, górą uświęcenia i łaski. Chcemy dzisiaj z wami modlić się, żeby Sadowie coraz bardziej stawało się takim miejscem. Tak jak wspomniałem na początku, drodzy ojcowie, my tu jesteśmy, bo to miejsce jest dla nas ważne. Jestem głęboko przekonany, że ten klasztor, dom są ważne dla was, drodzy parafianie sadowscy, jest ważne dla Ostrowian i okolicznych mieszkańców, ale także jest ważne od początku naszej diecezji dla całej diecezjalnej naszej wspólnoty. I dzisiaj chcemy razem z wami za to Panu Bogu dziękować. Wiemy, że to miejsce jest dla wielu z nas szczególnym miejscem, ponieważ jest miejscem szczególnego spotkania. Dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu o niezwykłym spotkaniu Abrahama z Bożymi wysłańcami. Spotkaniu, które było bardzo zaskakujące. Pan Bóg przyszedł do Abrahama. Chciał być blisko niego. Wierzymy, że w tym miejscu, szczególnie w tym kościele, dobry Bóg chce być blisko nas. Chce być razem z nami, bo Jego imię to Emanuel, Bóg z nami. Abraham przyjął Boga z otwartym sercem. Przygotował piękną ucztę. Z tego, co posiadał, z najlepszych, jak słyszeliśmy, z tłustych
i takich dorodnych koźli, lądek. Przygotował to, miał otwarte serce. To, że Pan Bóg przychodzi w tym miejscu, tego doświadczamy. Ale ważne jest, drodzy, żeby nasze serca były otwarte na to Boże przychodzenie. Abyśmy pozwolili, żeby dobry Bóg mógł dotykać naszych serc. Takim szczególnym akcentem, szczególnym wymiarem, możemy powiedzieć, tego miejsca jest Matka Boża Pięknej Miłości. Przy okazji wspomnijmy ojca Dominika, świętej pamięci. I to wielki kult, cześć i szacunek wobec Matki Bożej Pięknej Miłości i piękna modlitwa, która się działa i dzieje w tym miejscu. Bardzo proszę ojca Grzegorza, wszystkich ojców tu mieszkających, ojca Franciszka, seniora tutejszego, ojca Łukasza, żeby dbali o to, żeby ta modlitwa dalej w tym miejscu trwała. Żeby ta modlitwa dalej się pogłębiała. Niech to miejsce, ten klasztor będzie ważną przestrzenią, ważnym miejscem ważnych spotkań. Wszyscy potrzebujemy doświadczenia bliskości Pana Boga. Wszyscy potrzebujemy, szczególnie wtedy, gdy jest nam trudno i gdy doświadczamy różnych słabości, upokorzeń, trudnych doświadczeń, potrzebujemy doświadczenia, że nie jesteśmy sami. To miejsce dla wielu osób było i jest miejscem doświadczenia, że nie jesteśmy sami. Niech tak dalej będzie. Niech to miejsce będzie przestrzenią szczególnego spotkania i parafian tutejszych, ale także rekolektantów w domu rekolekcyjnym. Chcemy wam, drodzy ojcowie pasjoniści, powiedzieć, że to jest dla nas ważne doświadczenie. I chcemy, żebyście je kontynuowali. Jesteście nam bardzo potrzebni tutaj. Wasz klasztor jest takim przypomnieniem. Jest na górce, nie wiem, czy największej górce w okolicy, czy Koziborek nie jest trochę wyżej, ale to już tutaj są ojcowie, tu są już przedstawiciele władz, którzy lepiej wiedzą. Niech to miejsce będzie miejscem spotkania. Dzisiaj dziękujemy dobremu Bogu za naszych ojców, pasjonistów, za to, że są, razem z nami, za to, że nam przypominają o czymś dla nas chrześcijan bardzo ważnym. I chcemy, drodzy ojcowie, szanując was i waszą pracę, prosić, bądźcie dla nas dalej czytelnym znakiem. Chcemy się z wami modlić, by wasze świadectwo było mocne i klarowne, bo jest nam bardzo potrzebne. I chcemy prosić, aby Pan Bóg, dobry nasz Bóg, błogosławił wam w tym wszystkim, co teraz przeżywacie jako prowincja, jako zakon ojców pasjonistów. Chcemy was i wasze sprawy w duchu wdzięczności, ale też szczerego oddania dobremu Bogu oddawać, zanosić. Dziękujemy, że jesteście razem z nami. Bądźmy razem dalej.